Hello there, zaczynamy odcinek, mieliśmy dobrego rola nawet. Gramy jakąś inną latającą żabą. To jest ta frakcja... No na zachodzie sobie anektowaliśmy, ale postanowiłem ją pokazać tylko i wyłącznie tak naprawdę dlatego, że mamy potężną bitwę, którą najpewniej przegramy. Znowu. Ale jak mówiłem, graliśmy kiedyś tą mapę. I jak się cofniemy między tym, a tym wzgórzem, to będziemy w stanie pokryć wszystko. Więc dokładnie tak zrobimy. A nawet lepiej. Dajcie chwilę. Dokładnie się zebrali. Ooo! Tak, dokładnie. Dobra, tu jest Lord. A, dobra, bo wy już walicie w tych. Dobra, wycofać tutaj. A wycofacie tu. A nawet bardziej tak. Z tym, że wam to wyłączam. Gdzie się tu? Tu natychmiast, halo! Kurde, zaraz mi tych zniszczą. Najgorzej! Dobra, rzuć im tą zimną krew. I te ziomki walą tutaj. To jest? Dobra, wal. Niech to przestanie istnieć, a wywali się już w tych. Co się z tymi... O Boże, czy ja kliknąłem złe oddziały? Nie, czekajcie, przepraszam, muszę zobaczyć, co tu się stało. Wy jesteście też strzelający! O ja pierdziu, jak ja to zdupiłem. Wyjdziecie... O Boże. Dobra. Nie, bo to włócznicy. Już, poprawka. Wy tutaj. Wy tutaj i tutaj. A wy bestie tutaj. Kawaleria. Wy tu, towarzyszu. A ty w tych biegasz w ogóle. To jest to, co ja... Pracowników mi rozbili, serio? Dobra, tutaj harcownicy, a wy tutaj. Wy wbijacie się w tych, wy lecicie tam, ty lecisz tu. Teraz tak, ty. Ty się wbijasz w tych. I dajesz zimną krew tym. Ty dasz zimną krew. Dobre pytanie. Tym ziomkom. Biegniesz gdzieś tutaj na tyły. Dobra. Wbijacie tutaj. Jakby niech waszym celem będzie zaatakowanie tego. Ty ziomek też lecisz tu. Cała wasza trójka. Wyłącza sobie hybrydówkę i wali w tych. Dobra. Odpalaj. Odpal też to tym i to tym. To jest za jednostkę. Dobra, w tego. W tego. Co ty robisz?
Wy też jesteście dystansowi? Nie. To o co tu chodzi, że macie takie problemy? Ty w tych, przepraszam. A ty lecisz w tych. Ty możesz w tu zasuwać, ty nawet nie wiem co tam robisz. Ale bądź tam gdzie jesteś. Dobra, pierwszą armię jakoś wybiliśmy i zaraz będzie trzeba cofać po drugą. Tych rozbijcie mi w pełni. Wy dobijcie tego. Wy wbijajcie się w tych. Teraz tak. Czemu Milord ucieka? Co tu się stało? Kurde, jakbym ja wiedział, że tamten to nie jest ten, a najgorzej. Niech mi jeszcze lorda zabiją, to będzie przewalone. No i ci szybko pouciekają, mam nadzieję. Dobra. Wy, tu. Ty, ziomek, tu. Możesz walić w tego co najwięcej. Wy, jak już strzelacie. Kurde, że ja wiedział, który to jest oddział ten strzelający z daleka, ale to chyba też magowie. Jak uciekł? Może i tchórz ten nasz lord, ale powinniśmy dać radę i tak. Dobra, stawcie ich, niech uciekają. Dobra, tutaj. Wyrobicie tutaj zbiegowisko. Wyruszyliście na tego lorda jak należy, to ruszać. Niedobrze. Co tu zostało? Dobra, wy tutaj. Wy tutaj. Jednak tutaj. Ty zaciąg zasuwasz na tą flankę. No i te potwory niech się do końca leją. O! Doskonale. A nawet bardzo dobrze. Róbmy chociaż, żeby uciekł. Dobra. Tych cofamy, cofamy was. Ty tutaj. Dobra, tam ich biegną. To nie są włócznicy. O nie, to są włócznicy. Chwila. Wy. Tu. A tak raz. Kurde. Czego nie rozumiesz, głupia kawaleria, że masz się wycofać? Dobra, wszyscy tu odwrót. Daj tym, żeby nie uciekali. Ty daj... Tym.
Ty możesz? Daj tym. Kurde, uciekli ci. Też ci nie uciekli. Ci nie mieli ammo, co nie? Dobra. Czego ty nie rozumiesz, że masz tutaj jechać? A wy czego nie rozumiecie, że tu macie uciekać? Run, you fools! Run! Czym ty jesteś? A powtórzę wam jeszcze raz zadanie wasze. O! Wrócili jednak, dobrze. A wręcz doskonale. Chciałbym, żeby chociaż jeden z nich przeżył. Serio, już uciekłeś? Czego wy nie rozumiecie? Tu, już. I już nie pouspokajam najgorzej. Jakbym... Dobra, YOLO. Wy tamtych, bo tych dogonicie. Na co czekasz, ziomek? Też do boju. Tych się wywalaj, co uciekają. Rozbijać im armię, szybko. Biec tam! Co wy myślicie, że to są wczasy? Nie płacę wam za umieranie. Płacę wam za wygrywanie. Do boju. Dobra, ty i ty biegniesz tam. Ty w tamtego. A nieważne. Wypłyś. Tego goń dla pewności. Cała wasza trójeczka biegnie tutaj. Super, że się zebraliście. Lecicie tutaj. A wy w tych wbijacie. Super, że zwycięstwo. Dobić ich mamy. Wali mnie zwycięstwo, póki nie zabije ich wszystkich. Wyrżnęliśmy im de facto całą jedną armię. Kurwa, 300 ich zostało. Ale nas też nieźle poszatkowali. Czemu nam pokazało, że my mieliśmy dwie armie, jak mieliśmy jedną armię? On przeżył, przeżył. Wydaje mi się, że wszystkie jednostki powinny nam przeżyć. Z tymi nie wiem jak, bo on na pewno przeżyje i z tymi nie wiem. Nie no, jeden powinien zostać. Powinni wszyscy nam przeżyć. Ci na 100% wszyscy zostali wybici. Ten został zabity. Tam jeszcze druga armia w ogóle była. To była taka rzeź. O ja pierdziu. Nieznaczne zwycięstwo. Mieliśmy porażkę całkowitą. A, bo jeszcze garnizon wszedł. A to były jednostki z garnizonu. O, mówiłem, że ci zginęli. Który mieli? Trzeci poziom, też nie tak źle.
Gorzej to by było, jakby ci zginęli z czwartym. W ogóle od srebrnego to już smutno jest stracić. A ci mają pierwszy, drugi, trzeci. Nieźle, nieźle. O, ci nakosili bardzo dużo. Ej, ładnie ich nakosiliśmy. Szkoda, że nie udało się tu tych zabić, ale tego się udało wyeliminować, miło. Znaczy, że... Już czuję, że ta będzie... Nieciekawie. Weźmy uzupełnienie. To będzie ważniejsze i lepsze dla naszej armii. No i teraz w pełni trzymamy z tyłu naszego szefuncia. Jakby była walka. Ładnie, szybko się odnowi. A no tak, bo jest tura, zapomniałem. Myślałem, że to my. Nie, no bo dobra, zaatakowali nas. Zdobyłeś to. Gratuluję ci, ziomek. Ale to była krwawa, po prostu jedna z najkrwawszych, jakie miałem, jeśli chodzi chyba teraz o walkę. No ludzie są dla nas niemałym wyzwaniem, szczególnie, że mają dużo bohaterów. O Boże, on ukradł to. Zaatakował nas. Serio? Zapisz? Jak to był chaos? To jest pytanie, doświadczenie czy uzupełnienie? Uzupełnienie chyba mamy szybkie, bo mamy tego ziomka. Skarbiec, żeby się rozwijać, bo mamy duże straty? Skarbiec. Możesz zwiększyć potencjał militarny, tworząc nową armię. Wyznacz nowego... Dobra, tam... Aha, serio dało mi zadanie teraz takie, jak teraz nie potrzebuję. O co chodzi? Walczymy teraz z elfami. Mi się to bardzo, bardzo, bardzo nie podoba. Okej. Ale przede wszystkim, tu nam weszły mumie, a tu nam splądrował chaos to, więc... Trzy armie chaosu wybiliśmy. Tutaj. Czwartą wybiliśmy tutaj. I nie będę ukrywać, trochę jest przewalone. Pójdźmy tu. Zebraliśmy miło. Teraz zobaczmy, co to było. A! Okej. To było. To są zbuntowani piraci, ta? Tablica bestii to jest spoko rzecz, mi się wydaje. To możemy podrzucić na wyższy level. Ja bym poczekał jeszcze z jedną turę na nadwyżki. Albo dobra, machnijmy to i potem będzie... Dobra, nie, poczekajmy... Wracaj mi z tym. Poczekajmy jedną turę. Wtedy machniemy. A inaczej, jak machniemy to miasto... Pokaż mi to. A, to taka zabawa. Nie, no to poczekajmy chwilę. Poczekajmy, niech nam kolejny punkcik wskoczy. Niech się zasejwuje. Tu to czekamy, to pamiętam. Tablica posągów. Czy my mamy tablicę posągów? A, mamy. To nie potrzebujemy tego. Tu coś jest, co mogę... Ta, ty wbijaj tutaj.
Co tu jest za spaczenie? Chaosu? Nie wiem czemu, ale okej. Machnij więcej hajsu. I teraz, żeby tego bezpośrednio zaatakować, to powinniśmy tu coś porobić. Ale tu jeszcze, jak pamiętam, rekrutujemy. Rekrutowaliśmy. Ta armia mnie najbardziej martwi, ale tu jest główna nasza armia. Jak to nie jest główna armia w tych, to będzie jakoś nawet. Okej, dobra, my jesteśmy w mieście. Dobra, czas poawansować tych ziomków. To widzimy się za chwilę, jak poawansuję ich. No, skutki Konfederacji mi się skończyły, to jest bardzo dobra rzecz. Ruszmy tutaj. Zapiszmy przede wszystkim. Automatyczna bitwa. Wyrżnęliśmy ich w pień, to się liczy. 5%. Dajmy, oni muszą doświadczenia mieć. Z tymi ludźmi jeszcze specjalnie nie walczymy. O, właśnie, ty awansowałeś. Wszyscy awansowaliście, dobra, ja ich ogarnę. I zobaczmy pyrusowe zwycięstwo, ta? Czy ja chcę walczyć osobiście z tymi elfami? Nie, bo potracę jednostki, a tu mi pokazuje, że nie przegramy. Dokładnie mówiłem, że tak będzie. I zrobimy taką sztuczkę, żebym chciał, żeby oni dostali doświadczenie. I wskoczycie do miasta, żeby mieć pełne uzupełnienie. Dokładnie. I jeszcze możecie coś zwerbować. Na pewno chcę, żebyście werbowali cokolwiek. O Boże. Dobra, nie, tego nie tykamy. To jest fajne, ale nie dla nas. To? To jest 4, ta. A niech już spami tym. Nie, czekajcie. Przychody. Mamy problemy finansowe. Dusio. Doskonale. Tym mogę pozmieniać rekrutację w takim razie na... Tego. Tak, 4 strzelające, 4 latające. Dobra, tobie styknie, innym trzeba dać. Na przykład tym, bo tu pływa chaos. To znaczy nie chaos, tylko piraci, to tu by się coś przydało lepszego. Coś typu... Serio, tu nie ma żadnych koszar? A to się robi dopiero, serio? To się dopiero robi? Dobra. No nie, mamy jednostek do walki wręcz tutaj. W takim razie machniemy... Nie to? W takim razie... A nie, bo to są nie te tarcze, dobra. Machnij chociaż jednych z sił lotniczych. I styknie. Bo tu coś potrzeba jeszcze do wsparcia. A potem damy jednostki liniowe. Co to jest? A nie, to światło tak pada. Ja już myślałem, że coś się tam pojawiło. Dobra, w kolejnej turze tak. Tu coś jest. Też to światło. To światło chyba też pada. W kolejnej turze tak. Tym ziomkiem będziemy to odbudować i okopiemy się w tym mieście, żeby potem to miasto odbić. Ale to już pewnie poza odcinkiem pokażę, a w tym myślę, że to będzie wszystko. Do zobaczenia już wkrótce. Hejo!